Jesteśmy w koszarówkach PSP, co oznacza, że się właśnie dzisiaj dostaliśmy do tej jednostki. Pokażę wam trochę tą remizę i pojazdy, jakie tutaj mamy. Ja generalnie dzisiaj jeżdżę na tym oto tutaj 21 w rocie pierwszej. Jeśli macie jakieś pomysły na to, co mogłoby być w tej serii, jakieś wezwania, jakieś, no po prostu jakiekolwiek pomysły, piszcie w komentarzach. Będę propsował takie osoby, które właśnie będą coś takiego pisały. I tutaj jeszcze wam pokażę dwa pojazdy, które mamy. Mamy tutaj lekki gaśniczy, on jest bardzo rzadko używany, i drogówka. Znaczy drogówka, no drogowy bardziej, techniczny drogowy, coś takiego. Po coś to jest niechal. No bo tam ma nasy i tej nasy. A wiesz co, bo oni grają w jakieś grę, która się GTA nazywa, i oni tutaj wkleili taką mapkę po prostu. Ale ładne mają tutaj te wozy. Wiesz co, my mieliśmy fajne teatego nasze, ono było naprawdę sprawne, aczkolwiek te 21, które tutaj jest, którym będziemy jeździli, też jest naprawdę całkiem spoko. To co teraz pokażę, chciałem pokazać dopiero na wezwaniu, ale pokażę wam już wcześniej. Zobaczcie, co, jaki kozacki tutaj radiowóz ogarnęliśmy, wóz. Pisaliście, żebyśmy coś takiego ogarnęli. Ale ten wóz to mi się podoba najbardziej chyba. Cisterna? No już chyba kiedyś przyjechała po blachach. No była ostatnio, jak tą fabrykę gasiliśmy. No. Jeszcze zobaczę, widzowie, co jest na dole, bo tu widzę, że jest jakieś pomieszczenie. A to po prostu tojek taki. No to nic ciekawego. O, uwaga, zmiana, wyjazd zastępu 2140. Na auto spadła betonowa barierka, w które wjechało drugie auto na węźle północnym. Warszawa 9-16-21. Zgłaszam się, Warszawa 9-16. Zgłaszam wyjazd zastępu 2140, wypadku na autostradzie, odbiór. Zobaczcie, kurde, jak wjechali. Dobra, panowie z roty pierwszej, teraz tak. Jeden z was bierze deskę ortopedyczną i nożyce hydrauliczne, tak? To ja wezmę nożyce. No i ten na drugą stronę, z tego co widzę, wjechali. A, tak po drugiej stronie. Uważaj, jak będzie zmieniał pas. No, możesz. Okej, okay, czekaj. Dobrze, dobra. No dawaj. No ale nie zatrzymują się, widzą, że na sygnałach jeżdżą. Warszawa 998, zgłoszę 221. Policja, widzę, już jest na miejscu. Zgłaszam się do 221. Zgłaszam, dojazd na miejsce, zastępu 2740, za chwilę sytuacja. Byłoby szybko, szybko! Dojedziemy, jedziemy. Dobra, panowie, mamy wycinkę. Dobra, biorę nożyce. Dobra, ja już, słuchajcie, biorę te osoby. Dobra, to są dwie osoby, to jest z tyłu. Zajmijcie się tą z tyłu. Nie wiem, czy to rozcinamy, bo jak to rozetniemy, może to z góry spaść. Nie, jest ktoś z tyłu? Nie, nie ma nikogo z tyłu. To ewentualnie możemy rozciąć i po prostu liczyć na to, że nie spadnie na nich z przodu. A jak spadnie, to co? No to wtedy mamy problem, więc nie wiem, czy nie lepiej wyciągarką, słuchajcie, wziąć to do góry, nie? Tam z góry, jak spadło. My jedziemy, czy to jedzie z góry. Dobra, panowie, załóżcie kołnierz kierowcy i fryzjerowi. Dobra, to ja kierowcy założę. Na razie, dobrze, proszę pana, proszę się nie ruszać w takim razie. Zaraz tutaj będziemy wciągali obiekt, który spadł na pana, a w tym czasie założę panu kołnierz. Proszę tutaj się nie ruszać. A pan obok? Ej, sprawdźcie, czy jest kontakt z nim, bo on strasznie jest jakby... Halo, słyszy mnie pan? Panie kierowco, proszę się odezwać do mnie, proszę coś powiedzieć, ja muszę pana sprawdzić. Dzień dobry. Czy słyszy mnie pan? Dobrze, wie pan, co się stało? Spadłem z mostu. Spadł pan z mostu? To on coś nie pamięta do końca. Dobra, proszę się nie ruszać, ma pan kołnierz założony. Dobra, co z nim robicie? Co z nim robicie tu? Też kołnierz zakładamy. I słuchaj, no. Będzie akumulatory odciąć. Dobra, to ja się tym zajmę. To weźcie mi w tym tylnym aucie, otwórzcie maskę, to ja akumulator. Pasażer jest półprzytomny. Jak to na półprzytomny? No bo 40 będziemy spuszczać linę. To gadaj z nim, żeby nie usnął. I wzywaj szybko medyków na miejsce. 21, zgłoś dla Warszawa 998. Dobra, tu jest akumulator wzięty. Za ile będziecie tam ciągali na górę? 21, zadysponować ci na miejsce karetki pogotowia. Dobra, prawidłowo odcięty tutaj. Zadysponuj mi dwie karetki pogotowia. Jest tam ta linia na dole. Już rozsiałem akumulatory, już są git. Weź tą linę trochę bardziej niżej, ja ją tutaj zaczepię. No, a będziemy wciągać. Dobra, wciągaj. Dobrze. Uważaj, żeby to nie spadło. Dobra, leci git. Dobra, ja biorę nożyce hydrauliczne, już rozcinamy ich. Proszę się nie patrzeć, proszę pana, w miarę na drzwi, teraz. Dobra. Niech jeden medyk do mnie przyjdzie. Trzymaj to auto. No, siedź tam z tyłu, dobra, i trzymaj mu głowę. Założony jest kołnierz, ale na wszelki wypadek. Dobra. Bierzcie go. Przyjmijcie go ode mnie. Biorę kolejne. 45. Dobra, odciąłem drzwi, też go bierzcie. Słuchaj, teraz trzeba zająć tym poszkodowanym drugiego samochodu. Dobra, co z nim jest tutaj? Mamy boli kark. Trzy. No dobra, ale dlaczego drzwi nie rozcinamy?
Zobacz to. No to się pytałem, czy... O, dobra. Czekaj, otworzyłem. Tylko ja trzymam, żeby one się nie zamknęły. Dobra, to zakładajcie kołnierz. Co się dzieje z nim? Co się dzieje z nim? Ma rozcięte tutaj, jakby nad głową, łuk bryjobujowy. Przynieście torbę R1. Bo nie wiem, czy mnie będzie lepiej go wyciągnąć najpierw, nie? Znaczy, najpierw trzeba krzewienia zatomować. Dobra. Co mówicie? Przynieś to torbę i deskę. Już tu się jest, dobra, daj mi to. Okej. Dobra, trzymaj tą torbę. To ja ci zostawić, sam sobie poradzisz, czy ci pomóc? Wyciągaj, pomóż się go wyciągnąć. Dobra, gdzie jest ta deska? Dajcie mi tą deskę. Idź po deskę. Trzymaj mu, ja go od nóg biorę. Wkładaj tą deskę. Dobra, mam go. Gdzie są nosze? Nie, zepsułem się wykaradka, to chcę położyć go na ziemi. Dobra, tu już go kładę. Może przepchamy to auto, żeby nam nie przeszkadzało. Dawajcie. Dobra. Pomogę wam. No pomóżcie, bo nie jesteśmy w stanie przepchnąć. Dawaj, dobra, wystarczy tyle. Idźcie po karetkę tutaj. Chodźcie, ściągnę wam te torby teraz. Weźcie je na bok sobie, połóżcie. Dobra, wszystkimi się zajęliśmy już, dowódca. Tutaj pomóc wam z tymi noszami? No. Dobra, trzymaj. Dobra, panowie, to spakujcie, pomóżcie ratownikom z poszkodowanym. Otwierajcie drzwi, go wam wsadzę. Tylko wiesz co, lekarz, będziesz musiał mi pomóc, bo ja nie za bardzo umiem. Te nosze, one same się składają, te nogi. Tu ci szyny wysunę i powinieneś tam. Dobra, o. Dobra, to siema, dzięki za pomoc. Czekaj, drzwi wam zamknę. Dobra, jedźcie. Puk, jedźcie. Panowie, do wozów i będziemy... A nie sprzątamy tego na bok jakoś? Nie bierzemy na bok? To już policja się ogarnie. A, no dobra. Także widzowie, pierwsza akcja za nami. Nie dowodziłem, starałem się tutaj nikomu nie mówić, co ma robić, a naprawdę jest to trudne, w sensie, uwierzcie mi, jako zawód youtubera nie jest to łatwe siedzenie cicho, naprawdę. Jutro, czyli w sobotę o godzinie 16 będzie na naszym Discordzie community meeting. Oznacza to, że każdy z was może wbić i pogadać ze mną. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, jakie odcinki będą w przyszłości, no to możecie tam wpaść, powiedzieć, jakie byście chcieli odcinki mieć na kanale, no i postaram się takie najfajniejsze pomysły ująć i zrobić z tego filmy. Jutro godzina 16, zapraszam. Tutaj u was też dyspozytor widzę niezbyt komunikatywny. A, jednak odpowiedział. Będzie się zgłaszałam, powrót na koszary. A, jednak to nie dyspozytor. Dyspozytor też człowiek, to może akurat musiał wyjść się no, ale cały czas, codziennie, przez trzy co najmniej dni, nie? Już nawet dostawaliśmy skargi z innych jednostek, że wywołują i nie ma. Myślałem, że to taka jednorazowa sytuacja. Nie, no tak, to bym nic nie mówił, tak? A jak nie, no dwa się... razy albo trzy się tak sobie... No to wczoraj, zdarzało, tylko, nie? No na koncercie to samo. No. Wołamy do niego, a w ogóle go nie ma, nie? Zgłaszamy tam, mieliśmy coś takiego, że ktoś wjechał w drzewo. No i musiałem po policję najbliższą krzyczeć do policji, żeby podjechali u siebie na radio wezwali, nie? Patrzcie, widzowie, jaka kozacka remiza. Naprawdę tutaj pewna osoba z pewnego serwera naprawdę się postarała, żebyśmy mieli fajną remizę, w sensie fajne tutaj te napisy. I niedługo właśnie ten serwer będzie startował, ale na razie więcej wam nie mówię. Patrzcie, widzowie, nie tylko u nas zostawiałem wszystko na tym, na ogniu, nie? A wy to co, chcecie pożar jeszcze w remizie spowodować? No panowie, muszę wam pogratulować za zgranie, oby tak dalej. No u Pączków nie ma, Pączuś zjadł chyba. Pączuś? A właśnie wiesz, że on z nami przyszedł do tej remizy? No wiem, właśnie bieg chyba tam, wiesz? Co on, z tego co wiem, w drugim wozie w końcu jeździ, nie wiem, bo strasznie tutaj nas mieszają pomiędzy wozami. Ty, jaki tasak tu mają, ty! O kurde! Ej, robimy chińskie danie? Tam psy jedzą. Wzywamy? Ten jak a nie, to jest Pączek, siema! Ile osób tutaj przyszło od nas z OSP? Widzisz, schował Pączki, ja mówiłem, że Pączków nie ma. On tak zawsze? Tak. Nie, tylko jak się stresuje. Czyli tak, to jest taki zawód, że zawsze. To też jest w ciągłym stresie, tak? A patrzcie, biega! Ostatnio nie biegał w ogóle. Jest dobrze. Tylko jest problem, bo siłowni tutaj z tego co widziałem nie ma. No to dobrze. Mieliśmy ostatnio taką sytuację, że był wypadek na budowie i paliło się, tak mocno się paliło, nie? I cysterna była, mniej więcej na takiej zasadzie. Jak to się stało, że pożar był mniej więcej, no na 4 metry się paliło, bo tam był stos drewna, który się palił. Jak to możliwe, że w środku ognia nie spaliła się cysterna? W sensie, co tam zamiast paliwa była jakaś woda, czy coś? Czarna magia. Szczerze, nie mam pojęcia. No to może się aż tak zagrzało, wiesz? No to pewnie. Albo ewentualnie była. Przez to, że ten pożar był na otwartym przestrzeni, no to nie było takiej temperatury, bo ta temperatura ulatywała i może dlatego nic się z tym nie stało, nie? Pączek dobrze powiedział, że może pusta była po prostu. No. Plus jeden do ciebie, nie, ale szczerze w sumie... No, plus jeden do nas. To my jako strażacy nie powinniśmy patrzeć, czy nie jest pusta? Chyba powinniśmy.
Właśnie, jakby tam były pączki. A kurde, dobra, to nie ja dowodziłem jak coś. Pączki to masz w takich lodach ekipy, takie wiesz, do nut ekipy jest taka. A to gównie. O matko. Ja dostałem zadanie, widzowie, umyć samochód, który tak naprawdę uwaga, w ogóle... Uwaga, zmiana. Oho, dzisiaj używany. 2140, u mechanika auto sunęło się z podnośnika i przygniotło nogę mechanikowi. Trzeba biegać, no. A, bo on, zobaczcie, biegnie na drugą tą, na drugą część tej, nie? To on tego biegania trochę tutaj ma, nie? A zobaczcie, tu są jeszcze jakieś plamy. Nie wiem, czy to nie jest olej, nie wiem sobie, co to jest. Ruchy. Dobra, ja już gotowy, jedziemy. Warszawa 998, zgłoś się do 21. Warszawa na odbiorze. Zgłaszam wyjazd do zdarzenia. 40 też jest w drodze, jak oni sobie radzą. Daleko nie ma. Nie wiem, nie zgłaszali wyjazdu. Warszawa 998, zgłoś. O, jadą. Siedługę zbierają. O, przejechałeś znowu. Przejechałeś. Zgłaszam wyjazd. Uważaj, bo nasze auto było trochę lżejsze niż to, nie? Wjedziemy tutaj do środka. Czekaj. Ja może wyjdę i was pokieruję. Warszawa 98, zgłoś się do zdarzenia. Dobra, jedź powoli, proszę, już idziemy. Dobra, zmieście się na luzie, wchodźcie. 40, jak będziecie wjeżdżali do środka, musicie zobaczyć, czy się zmieścicie pojazdem, nie? Proszę pana, co tutaj? Bo tu ktoś jest pod spodem? No przyjąłem. O kurde, ktoś jest pod spodem, dawajcie szybko nożyce i coś do podnoszenia pojazdu. Jak to się stało? Dobra, rot pierwsza z 21, poduszki hydrauliczne bierzecie i będziemy podnosić samochód. Dobra, weźcie te poduszki z obu stron i będziemy podnosili ten samochód. Proszę pana, słyszy mnie pan na dole? Przynieście od razu torbę medyczną, kołnierz oraz noszę. A was proszę się o odsunięcie. Ewentualnie chyba, że spróbujemy je jak pudzian, nie na bok. Ale nie wiem, czy... Nie, lepiej nie, bo jeszcze go uszkodzimy. Trzeba ten. Dobra, dawajcie poduszki. Poduszki z tej strony kładź, szybko. Tak, słyszę pana. I nóg nie czuję. Nóg nie czuję, o kurde, nóg nie czuję. Dobra, podnoście pojazd. Pompujcie to. Dobra, idzie. Jeszcze. Wyciągajcie go. Weźcie jeszcze, to da się bardziej do góry to wziąć, czy się nie da? No, ale nie, to nie strzelam w próżki. Jeśli chodzi, no to lepiej nie, Wyciągajcie. Wyciągajcie go za ręce. Trudno, najpierw trzeba go już, nie dbamy o kręgosłup na razie, trzeba go po prostu wyciągnąć, dawajcie. Nie wiem, weźcie mu jakoś te ręce, żeby on tak nie o podłogę brał, nie? A żeby on się z tych poduszek nie zsunął. To może być problem, nie? A my nie mamy takich podstawek, co się pod koła podstawia z tymi, takich rolek? Tutaj nie zadziałają. Dobra, panowie, zrobimy tak. No. Dwie poduszki na jedną stronę. Żebyśmy bardziej jednostronnie podnieśli do góry. Czy pana tutaj, jak to się stało? Zsunęło się te auto na niego? Tak. W sensie, on się jakoś nie zabezpieczał? Nie, czy to wy to zrobiliście? Jak to się stało? Nie, zabrało auto z spodu i momentalnie. Spadło? Dobrze, rozumiem, ja pomogę, zaraz do pana przyjdę. A nic panu się nie stało? Nie. Dobra. Proszę pana, panu się też nic nie stało tutaj? Nie, nic się nie stało. Jak tutaj? O, z tej strony jest teraz bliżej. Magic. O dobra, bierz go na deskę. On ma tutaj na biodrze dawaj, rozcięte, tamujcie mu szybko tą krew, Dobra, zakładam sztandar. To tam ja, to pewnie chcę. Dobra, pomóc wam, czy poradzicie sobie sami? Nie. Głowa w porządku, potatka pierścionowa nie ma. Bo i ręce mnie bolą jakieś. Ciskam panu brzuch, czuje pan to? Boli coś? Nie. W ogóle nie ma czucia, nie, no to niemożliwe, nie? Miętnica, czuje pan? A tą rękę pan czuje, jak ja pana dotykam? Tak, czuję to i przestań. Czyli od pasa w dół nie ma. Zabezpiecz pasami, klocki tutaj obok głowy i do szpitala. Dobra, weźcie może ten 40 do przodu trochę, żeby oni mogli... Do przodu tą 40 poruszcie, żeby oni mogli przejechać do karetki, nie? Nie wzywamy tutaj policji, bo to jednak wypadek się stał. Tak, właśnie już podobny z drodze. Warszawa 998, zgłoś się dla 27. Zaczął się Warszawa 998. Jak z tą policją? Proszę pana, jeszcze raz pana spytam, bo wiem, że pytałem się wcześniej, ale na pewno nic tutaj panu nie jest, wszystko w porządku? Nie. Już adrenalina zaszła, tak? Okej. Dobrze. Czy nie wzywać tutaj karetki dla pana? Nie. W sumie auto jakby nie jest jakoś mocno zniszczone, więc ono się po prostu zsunęło chyba, nie? Chyba, że tył ma tam. Pana, że spokojnie auto całe. No to jedyny plus tej sytuacji, tak? Co tutaj jest? Proszę pana, jeszcze tutaj do pana mam pytanie. Wiem, że się pytałem, ale jeszcze raz. Na pewno pan nie potrzebuje pomocy medycznej? No, odsuńcie się, bo ja sobie wyjadę. Poczekaj. Jeszcze raz pan powtórzy, jeszcze raz, jak? To był mój brat i go przygniotę, że martwię. To jest pana brat? Poczekajcie z tą karetką. Może jego brat pojechać z nim, bo to jego brat, jeszcze nie? Zgłasza się Warszawa 998. Dobra, to jedźcie.
Dobra, poczekaj tą 40, poczekaj. Musi pan przejść stąd, bo chcemy wyjechać tą strażą pożarną. Przejdzie pan ze mną tutaj za mną. Nie ma tam nikogo? No jedź, tylko przesuńcie tą beczkę, Dobrze, proszę pana. Zaraz będzie mógł pan się udać do szpitala, tylko musi pan na początku porozmawiać z policją o tym, co tutaj się stało. Więc jak tam ten kolega pana w tej różowej bluzce skończy rozmawiać, to pan podejdzie. Dobrze? Na pewno pan nie potrzebuje pomocy medycznej? Co z nim? Nic by się nie stało, tylko trochę adrenalinka skoczyła, nie? Tym bardziej, że to jego brat jest. Dobra. Więc podejdź tam do policji, zbierz ten i będziesz mógł do brata pojechać. Dobra, dawaj, czekaj, ja ci odsunę to, ja ci powiem, kiedy będziesz mógł jechać. Czekajcie, weźcie te beczki, bo jest tyle tutaj tego. Dobra, jedź do tyłu, jedź. Dobra, ja cię na spokojnie, dobra. No to nie chce pan lepiej taksówkę zamówi na spokojnie. Dobra, panowie, wracamy do bazy, do samochodu. A pan ma jakiś pojazd? Dobra, co może? Tak, ja, 2-7. Będzie on żył? Wiesz co, jest problem z nim taki, że nie ma czucia w nogach, bo jednak to auto miało 6 ton. Jakie gówno miało 6 ton? No. Nie, czekaj. Ile takie zwykłe auto waży? Nie, ze 3, dobra, ze 3. No ale w każdym razie jest to jednak ciężar, nie? Jak jeszcze upadł tak. No. Wiesz, pamiętaj, że on nie położył się i to auto na niego nie spadło, tylko jednak on spadał podczas tego. No i ten spadek też dodał siły. Zaraz to przyjedzie pewnie sanepid, wszystkie nasze. Schowaliście te poduszki, wszystkie do środka? Dobra. Od 40, żeby mogli już jechać. Wiesz co, ja nie jestem dowódcą, więc wolę nie mówić. To tak chyba dziwnie od razu z kierowcy na ratownika, tak? Dziwne to musi być. Ale o kim mówisz teraz? No o tobie. Znaczy no ja byłem dowódcą, a teraz jestem na tym, no wiesz. Po prostu przenieśli mnie do PSP, to zawsze wyżej, więc lepiej dla mnie, nie? No tak, mnie też przenieśli, nie wiem. Dobra, panowie, co tam? Na bazę. No takie pytanie mam, ta cysterna normalnie wam tak zawsze wystaje? Nie chowacie jej nigdzie? No wiesz co, nie mamy jest tam cysterny, trzeba przebudować, to jakoś czekamy na remont. No bo tak, że nikt wam nie niszczy tego, w sensie różni są ludzie, nie? Tym bardziej, że tu metro jest, a ze stadionów chyba widziałeś tak, już, jak ile razy OPP tu reagowało. Tu raczej społeczność jest przyjazna i... To dziękuję wam ekipowicze za nagranie dzisiejszego odcinka! Ciebie Jasper na początku wytniemy. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę. Siema, cześć. Czekaj, jak to było ostatnie zakończenie odcinka? Kamikadze już? Ogarnięty rekinek, Alshi oraz Kancki, co się nie pytam, bo to wiem, że jest. Od godziny czekam pod autem. Dawaj, wyciągamy to. No co jest z tym autem? Nie tak, no. Thank you.